Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Gothic. To już 26 odcinek przygody bezimiennego w Górniczej Dolinie. O, widać pięknie bariera, jak rozchodzi się po niebie. To już ostatnie dni, w których bariera może święcić swoje triumfy nad ludźmi uwięzionymi w kolonii. Wróciłem właśnie z Świątyni Śniącego, aby porozmawiać z Xardasem na temat kapłana orków, którego nie mogłem pokonać, nie zadawałem mu żadnych obrażeń. Zobaczymy, czego będę mógł się dowiedzieć. Znalazłem drogę do podziemnej świątyni. Znalazłeś? To niesamowite. Stałeś się niezwykle potężny. Potężniejszy niż ktokolwiek wewnątrz bariery. Może rzeczywiście jesteś człowiekiem, o którym wspomina proroctwo orków. Proroctwo? Jakie proroctwo? Prastare manuskrypty orków spisane tuż po zamknięciu świątyni wspominają o świętym nieprzyjacielu. Świętym nieprzyjacielu? Kogoś, kto raz na zawsze wypędzi śniącego z naszego świata. I to ja mam być tą osobą z przepowiedni? Mylisz się. Na pewno się mylisz. Może tak, może nie. Znalazłem dziwny miecz. Pokaż mi go. To ciekawe. Wyryto na nim słowo Uriziel. Słyszałem o tym mieczu. To oręż z dawnych lat, kiedy rasa ludzka była jeszcze bardzo młoda. Nie wiem, z jakiego materiału go wykuto, ani nawet kto go wykuł. Według legendy miecz ma posiadać niezwykłe moce, ale nie wyczuwam wokół niego magicznej aury. Uriziel posiadał niezwykłe moce? Napisano, że posiadacz tej broni był w stanie przebić najgrubszy pancerz i przezwyciężyć najsilniejsze zaklęcia. W jaki sposób tak potężny oręż trafił w ręce orków? Ponoć orkowie odebrali go potężnemu rycerzowi. Nie wiedzieli, jak go wykorzystać, więc postanowili go ukryć. Jak widać, nie dość dobrze. Czy jest jakiś sposób na przywrócenie tej broni dawnej świetności? Nie obejdzie się bez odpowiednio silnego źródła magii. Masz na myśli źródło wystarczająco potężne, by wysadzić w powietrze magiczną barierę? Coś w tym rodzaju. Oprócz tego potrzebna będzie specjalna magiczna formuła, która przekaże całą wyzwoloną energię na miecz. Daj mi trochę czasu na przygotowanie formuły. W międzyczasie, jak poszukam sobie lepszej zbroi, te posklecane na prędce pancerze pełzaczy są zbyt gęsto podziurawione po wyprawie do podziemnej świątyni. Powinieneś zajrzeć do mojej starej wieży. Twojej starej wieży? Podczas trzęsienia ziemi pochłonęło ją jedno ze wschodnich jezior. Jej szczyt powinien nadal wystawać nad poziom wody. Wewnątrz zostało kilka cennych artefaktów. Nigdy nie zadałem sobie trudu, by je odzyskać. Jak się tam dostanę? Nie zaglądałem tam od trzęsienia ziemi, więc sam będziesz musiał poszukać drogi do środka. Weź ten klucz. Otwiera skrzynię, w której przechowywałem szczególnie cenne artefakty. No proszę. Szósty krąg magii, 40 punktów, ale najpierw muszę się nauczyć piątego, Usaturasa. No dobrze, a teraz muszę udać się do starej wieży Xardasa we wschodnim jeziorze. To będzie tutaj po prawo na mapie. No dobra, najpierw muszę stąd wyjść, przede wszystkim. Jest jakaś woda, ale to chyba nie o to chodzi. Nie no, tutaj na pewno żadna wieża nie wystaje.
No dobra, no to pędzę. Może chodzi o... Z tego co pamiętam, jak szedłem zdobyć jeden z kamieni ogniskujących, to koło takiego wielkiego mostu było widać właśnie wieżę, tak pośrodku wody. Być może to chodzi o tą wieżę. Będę musiał to sprawdzić. Mogę przejść tędy? Chyba tędy jeszcze nie szedłem, więc muszę się przygotować na to, że tutaj będą czekały na mnie jakieś bestie. Chociaż tu widzę jakieś półki skalne, może tędy jakieś skróty są. Kurczę, i znowu została mnie noc. A nie, jednak nie. Jednak tędy żadnego skrótu nie zrobię. Muszę iść naokoło, obok cytadeli. O właśnie. No dokładnie o tym myślałem. No dobrze, że wszedłem tutaj do góry, a nie biegłem naokoło. Tam widać ten most. A w zasadzie nie widać, że jest tam most. Jak podejrzę bliżej, to na pewno się wyłoni. A co to za bug? No nie. Serio? No przecież nic nie zrobiłem. A nie, jednak to nic nie dało. No po prostu świetnie, wręcz wybornie, dobra, już nie będę tracił czasu. No i tak to właśnie jest z gotykiem, że w sumie to nie zrobiłem nic. Tutaj przewinę te dialogi, bo wiem o wszystkim, co tutaj się dzieje. Więc właśnie to, nie zrobiłem nic, po prostu szedłem, wpadłem do wody i to wystarczy po prostu, żeby gotyk się tutaj totalnie zwiesił i wykrzaczył mi grę. Po prostu coś wspaniałego. Takie wrażenia może zafundować tutaj po prostu tylko gotik. Dobrze, doskaczę sobie szybciutko do tego miejsca, w którym przed chwilą byłem. No dobrze. No dobrze, przynajmniej, że to było blisko. Teraz zapiszę, zanim tam wejdę. No teraz przynajmniej odebrało wodę jako wodę. O, będzie widać, czy ten most się pojawia? Pojawia się. Całkiem ciekawe doświadczenie, żeby zaobserwować coś takiego. No dobrze. Thank you.
To płyniemy. O kurczę, czy bez jemu starczy tlenu? Starczyło. Okej. Kurczę. Xardas miał po prostu takie kryjówki. I tak łatwo z nich zrezygnował. Tam już czai się grupa ożywieńców. Oj, nie to, kurczę. Czy ja mam jakąś runę? Mam pirokinezę. Czy pirokineza? Coś tutaj zdziała przeciw szkieletom? Nie. No, to było na fuksie. Dosłownie jedno uderzenie i byłoby po mnie. Więc nie mam zielonego pojęcia, jakim cudem bez jemu udało się to przeżyć. Tam już widać szkielet zombie. Czy to były zombie? I ja dziękuję. To jest dopiero animacja śmierci. Demony się chowają. Zombie widzę są takie jak szkielety, że nieraz można po prostu walczyć i walczyć i nic się im nie robi. Ja dziękuję, aż normalnie ciarki mnie przechodzą, jak te zombie umierają. No, Xardas tutaj konkretnie zabezpieczył ten teren przed tym, żeby nikt niepowołany się tu nie dostał. No tak. No naprawdę, aż można dostać gęsiej skórki i ciarki chodzą po całych plecach. Tym bardziej, że to nie jest ten rodzaj gry, w którym po prostu się czegoś takiego spodziewam spotkać. O, chyba mnie zauważyli. Nie. Zły pomysł, zły pomysł. Gin zombie. Dobra, to już wiem, że kula ognia absolutnie nic nie robi zombie. A, dziękuję. Jeszcze na koniec taki zombie podnosi głowę, patrząc się prosto w moją stronę. Co
coś strasznego po prostu. Ciary chodzą po plecach totalnie. Co ja tu mam? Ognisty pocisk, trochę rudy i kilka napojów leczniczych. Tutaj to samo, tylko kilka napojów od zwiększających ilość punktów magii, zwiększającą zasób mocy magicznej. No dobrze, tam był jeszcze jeden korytarz. No, trzeba przyznać, że tutaj... O kurczę. Cztery zombiaki. Dobra, już trzy. O, wszedł kryt. Będę musiał Xardosowi normalnie ładnie podziękować za takie porady, gdzie mam się udać. Albo może najzwyczajniej w świecie Xardos jest świadomy tego, jakim jestem potężnym wojownikiem i wiedział, że bez problemu sobie z tym poradzę. A co to? Niewykończony miecz. Starożytna zbroja magiczna. Ochrona przed bronią 95, przed pociskami 25, przed ogniem 40, przed magią 10. Wartość 5700 bryłek rudy. No to już po prostu ciekawość, więc żara, co będzie w tej skrzyni. No, no tutaj na wyrost mnie zjadła ciekawość. Ale zobaczmy tą zbroję. No proszę. Jeszcze biorąc pod uwagę... który to był? Pierścień. O, przez niezwyciężoności. No to tutaj jeszcze biorąc pod uwagę ten pierścień, no to statystyki są super. Ochrona przed bronią 105. Czyli w momencie, gdy ktoś ma nawet... zakładając, że ktoś ma 40 punktów siły i dzierży oręż o sile ataku 55-60, nie byłby w stanie nawet zacząć zadawać mi obrażeń. A to już jest naprawdę coś. No halo. Bezi, płyniemy stąd. No tak, tutaj już jest ciemna noc. Właśnie tam jest ta górska forteca, przy której byłem z Lesterem. Tu chyba nic więcej nie znajdę. No ta zbroja wygląda naprawdę super. Ewidentnie wygląda, jakby miała w sobie nawet część wykonaną z magicznej rudy. Ach, jak widzę, nosisz zbroję runiczną wykonaną z magicznej rudy. No proszę. Znalazłem ją w zatopionej wieży, w jednej z tych starych skrzyń.
Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Uriziel w bitwie z orkami. Mam tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. Przygotowałeś już formułę, która przywróci Urizielowi jego dawną moc? Tak, wszystko gotowe. Ale sam nie dasz rady jej użyć. Dlaczego nie? Będziesz musiał dotknąć mieczem źródła mocy magicznej. Dokładnie w tej samej chwili jakiś mag musi wypowiedzieć formułę. Zatem muszę sobie poszukać kogoś do pomocy. Weź formułę i przywróć Uriziel do jego dawnej świetności. Będzie ci wkrótce potrzebny. Może zapiszę grę i wtedy zapytam się Xardasa o to, czy jako mag jestem w stanie posługiwać się Urizielem. Jestem magiem. Nie wiem, czy potrafię posługiwać się mieczem takim jak Uriziel. Jest na to sposób, ale najpierw naładuj miecz magiczną energią. Wróć jak najszybciej. No dobrze, tutaj Bezi nie zapisywał nic w dzienniku, więc myślę, że to, co zapytałem się, nie ma wpływu tutaj na przebieg fabuły. To teraz gdzie ja muszę się teleportować? Albo gdzie iść? Może spróbuję się teleportować do magów wody. Zapytam się Saturasa. Milton? Witaj, przyjacielu. Dawno się nie widzieliśmy. Cześć, Milton. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Chętnie bym ci wszystko opowiedział, ale chwilowo nie mam czasu. Bardzo się spieszę. Potrzebuję twojej pomocy. Co się stało? Jak mogę ci pomóc? Chodźmy w jakieś ustronne miejsce, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Dobrze, chodź za mną. No proszę, może Milton mi pomoże właśnie z tym zaklęciem magicznym? Żeby naładować Uriziel? A teraz mów, co się stało? Muszę wykorzystać magiczną energię kopca rudy, a wolałbym nie pytać magów wody o pozwolenie. Żartujesz sobie ze mnie. To nie pora na żarty. Mówię poważnie. Spotkałem Xardasa, nekromantę. Wypełniam jego polecenia. Xardas? Zaczynasz mnie przerażać. Nikt z nim nie rozmawiał, odkąd opuścił stary obóz. Ja rozmawiałem. Do czego potrzebna ci jest energia kopca rudy? Muszę ją skumulować w tym oto mieczu. Cóż za niesamowita broń? Nazywa się Uriziel. Xardas dał mi magiczne zaklęcie, które pozwoli mi przenieść energię. Będziesz musiał je odczytać, podczas gdy ja dotknę rudy mieczem. Mówisz, że trzeba je tylko odczytać? Ale Saturas i jego magowie nie puszczą nam tego płazu. Musimy zaryzykować. To bardzo, bardzo ważne. Ważne dla wszystkich mieszkańców kolonii. Nic nie rozumiem. Dzięki temu wydostaniemy się na wolność. Musisz mi zaufać. Dobrze. Po tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś, ufam ci bezgranicznie. No i wygląda na to, że nawet Xardas darzy cię zaufaniem. Spotkamy się przy kopcu rudy. Tylko nikomu ani słowa. Dobrze, zatem spotkamy się przy kopcu. Do zobaczenia. Okej, no to mogę popędzić do kopca, żeby naładować Uriziel. Tylko teraz jest jedna sprawa. Którędy ja dostanę się do kopca? Z tego co pamiętam, to wiem, że w jakiś sposób ja tam byłem. Którędyś udało mi się tam dotrzeć, tylko nie mam zielonego pojęcia, no nie pamiętam. Którędy? Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. No jedyny mój pomysł to, żeby spróbować się tam dostać od strony kopalni. No to by było takie logiczne, no, że z kopalni ruda trafia bezpośrednio do kopca.
Więc musi gdzieś tutaj koło po prostu tego kopca, koło tej kopalni być przejście jakieś. No bo bezpośrednio z jakiegoś miejsca w starym obozie do tego kopca nie wiem, czy jest jakieś przejście. Chyba magowie nie byliby na tyle bezmyślni, żeby można było tak łatwo dostać się do tego kopca rudy. Swoją drogą, ile mam doświadczenia? O kurczę. No teraz już nie jest tak łatwo wbić kolejny poziom. Polowanie na ścierwojady i kretoszczury nie przyniosły żadnego efektu. No dobra, jestem tutaj blisko kopalni. Jak to wygląda na mapie? Kurczę, nie. No nie, no. No to w ogóle to był zły pomysł. Ta kopalnia jest... Ojej. Troszkę mi się spadło. Ta kopalnia jest w ogóle za daleko od obozu. Nie, no to był zły trop, bardzo fałszywy trop. O, tam jakaś otchłań. No tak, dobra. Czyli ten do Saturasa można wejść. Kurczę, no w ogóle nie pamiętałem o tym. Całkiem po prostu gdzieś mi to uciekło. No trudno, przynajmniej troszkę się przeszedłem. Dobrze, Milton już tutaj czeka. Masz miecz i zaklęcie? Proszę, oto ono. Jesteś gotów? Nie, ale nie mamy wielkiego wyboru. Teraz albo nigdy. No dobra. Kolejny rozdział. Gotowe. Niesamowite. Ten szary kryształ rozbłysnął pięknym błękitem. No, piękna kamera, wszystko widzę. To dobry znak. Wygląda na to, że cała energia z kopca została przeniesiona na miecz. Ale nasze działania zwróciły uwagę strażników. Teleportuj się stąd, natychmiast. A co z tobą? O mnie się nie martw. Coś wymyślę. Uciekaj stąd. Już! No dobra, no to... Pędzę. Nie, 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 nie. Pędzę prosto do Xardasa. Skoro magowie tutaj nie chcą mnie widzieć. Ale...
To starożytny miecz Uriziel. Uriziel został magicznie naładowany. Obrażenia magia 120, obrażenia ogień 30. No, to jest całkiem inny rodzaj miecza. Ciekawe, czy zadaje obrażenia takie normalne, ale zaraz, obrażenia magiczne zadaje. To tak jakbym rzucał czar. Bo to tak samo jak na przykład mam tutaj, no niech będzie kula ognia. To obrażenia, ale to jest obrażenia ogień. Obrażenia magia 20. O właśnie, o, bliżej tutaj, tak jak sapel lodu. Obrażenia magia 20, a tutaj obrażenia magia 120. Więc, o, jednocześnie obrażenia ogniste. Więc to tak jakby ten oręż był magią samą w sobie. Prawdziwie magiczny oręż. Udało mi się. Uriziel znów posiada magiczną aurę. Niesamowite. Miecz odzyskał swą dawną moc. Dysponujesz teraz nie lada orężem. Powiedziałeś, że będę mógł posługiwać się tym mieczem, mimo iż jestem magiem? Przyjrzyj mu się uważnie. Zauważyłeś zapewne ten duży błękitny klejnot zatopiony w ostrzu. Cała energia magiczna miecza skumulowana jest właśnie tutaj. Jeśli usunę klejnot, będę mógł stworzyć magiczną runę posiadającą wszystkie te cechy, które czynią Uriziel tak szczególnym orężem. Magiczna runa stworzona z Uriziel? W bitwie ta runa będzie równie niebezpieczna, co sam miecz. Ale nie zapominaj, że jedynie mag szóstego kręgu może zapanować nad tak potężną magią. No to nie, tutaj wolę jednak posługiwać się tym orężem. Zamiast tutaj... posługiwania się magią, gdyż no nie... Nie dam rady teraz. Mam poziom 30, doświadczenia 23 tysiące, przepraszam, 232 tysiące, a dopiero przy 240 tysiącach, właściwie prawie 250 kolejny poziom, więc nie ma tutaj w Górniczej Dolinie takiej ilości przeciwników, dzięki którym mógłbym wbić teraz. No jakby nie patrzeć, tutaj bym musiał mieć 7 poziomów jeszcze, żeby móc nauczyć się szóstego kręgu. Tak więc... no na chwilę obecną mam już tylko jedno wyjście. Mogę tylko stąd wyjść i udać się do Miasta Orków, by jeszcze raz wejść do świątyni i teraz tam przy pomocy Uriziela spróbować zaatakować no tutaj tego kapłana orków, który absolutnie nie otrzymywał ode mnie żadnych obrażeń, gdy uderzałem go nawet z pięści trolla. Może tutaj jakiś mob po drodze będzie, na które mógłbym zobaczyć, jak to będzie działać. Tylko teraz, którędy to było do miasta orków? Tutaj w prawo. Chyba tutaj. Tak, tutaj w lewo i potem jeszcze raz w lewo. Chyba orkowe psy już tutaj się nie przeciwstawią. Okej. Thank you.
No tutaj orkowe pieski. O! Podpaliłem orkowego psa. No to stado mam z głowy. Jak widać, po prostu ataki tych orkowych psów wcześniej, nawet w zbroi z płyt pancerza pełzacza, no tutaj no życie uciekało mi bardzo szybko i nawet dwa takie orkowe psy mogłyby dla mnie stanowić śmiertelne zagrożenie. A tutaj, jak widać, zleciało się na mnie całe stado, próbowali mi cokolwiek zrobić. Jedyne, co udało im się zrobić, to zabrać mi jakieś tam śmieszne 20 punktów życia. Chociaż nawet nie jestem do końca pewien, czy wcześniej miałem tutaj całe życie, cały pasek życia. A nie, to mój ziom, że tak powiem. No tak, teraz Urszak chciał wrócić do domu. A co jeśli jego dom zostanie wymordowany? Kurczę. Ja dziękuję. No dobra, tego się nie spodziewałem. No chodź, pobawię się z tobą. Tak zabawnie orkowie zmieniają pozycję, gdy jeden z ich zginie. O, ale się zwiesiłem. A któż to? To zwykły ork. Halo? Orku? Ty uciekłeś? No proszę, ci orkowie, którzy nie mają broni, uciekają. Myślę, że tutaj już się nie będę miał. Nie będę musiał się zastanawiać nad tym, co tu się dzieje. Tylko najzwyczajniej w świecie po prostu wybiję tych orków. Thank you.
Może czas na szybki zapis. No proszę, chyba... Tutaj jak widać, orkowie po prostu uciekali. Nie wiem, czy to zasługa tej zbroi i oręża. Czy przez to, że tak samo jak przy ataku na stado, na przykład stado wilków, przy ataku po prostu na jednego przedstawicieli stada, jak reszta stada widzi, że zabijam bez problemu jednego z członków, no to tam po prostu odwracali się i sobie odchodzili. No, także może to działa tutaj na tej samej zasadzie, że widząc, że zabijam innych członków miast, innych mieszkańców miasta, po prostu ci zwiewają gdzie pieprzoście. No dobrze, no to teraz czeka mnie przeprawa przez świątynię śniącego po raz kolejny, aby dostać się już teraz do szamana, którego nie mogłem pokonać. Ale to myślę, że zostawię sobie na kolejny odcinek, a w tym to już wszystko. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnej części Let's Play Gothic. Cześć!